Dzień dobry, Poligamio. Jest 15 lutego, jest dzisiaj środa, Asiu, czy czwartek? Środa. Sypnął śnieg, zespół drogi, więc do redakcji dojechałem tylko ja, reszta naszych redaktorów pracuje z domu, więc zaszedł dniówki przypadł mi i mam nadzieję, że nie jechaliście tak długo jak ja, bo ja do Agory jechałem całe 2 godziny i jak nie widzicie, ale ja wam opowiem, że generalnie oprócz mnie jest tutaj bardzo niewiele osób i śnieg dał się nam we znaki i pewnie nie tylko nam, ale też innym mieszkańcom Warszawy. Mam nadzieję, że was było lepiej. Ale generalnie czas przejść do tego, co dzisiaj na Poligamie się pojawiło ciekawego. I tak już z samego rana Konrad i Oliwier Janiak, w zasadzie bardziej Oliwier Janiak niż Konrad, powiedzieli nam, jak to PlayStation Vita odmieniło jego życie. I to jest ten typ reklam z celebrytami, które chyba nie do końca pasują nam graczom. Być może mają jakieś lepsze przełożenie na nie gracze, na casuali, którzy zobaczą, że Oliwier Janiak gra na Vicie i ona zmienia jego życie i chcą, będą chcieli też być jak Oliwier Janiak, którego życie jest zupełnie inne i tą Vitę kupią. No my chyba wolimy bardziej inne przekazy niż ten. No ale cóż, reklama jest, możemy obejrzeć u nas. Dajcie znać, czy wam też się podoba i w ogóle co o tej Vicie sądzicie. Mi się podoba coraz bardziej i pewnie sobie kupię. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania i waszych przemyśleń na temat tego sprzętu. Bo być może jest to ostatnia duża, klasyczna konsola tylko i wyłącznie do grania. Kto wie. Mamy też Project Haze, czyli Mad Riders. Wczoraj generalnie trochę wyciekł materiał, ale też i poszła za nim oficjalna zapowiedź, czyli gra wyścigi Techlandu na kładach podobno do Nailda, tym razem na PSN i XBLA, tylko i wyłącznie pierwsza gra w cyfrowej dystrybucji. Będzie się nazywała Mad Riders, mamy trailer tej gry, mamy pierwsze screeny, pierwsze informacje. Obejrzyjcie nieco więcej informacji o tej produkcji, pewnie niebawem. Ja tylko dodam, że w materiale, który możecie obejrzeć u nas o Akademii Gier, który kręciliśmy w Techlandzie, część ujęć z edytora jest właśnie z gry Mad Riders. Teraz można to powiedzieć oficjalnie, wtedy o tym nie mogliśmy mówić, ale tak widzieliśmy, jak tworzą się trasy do tej gry. Bardzo ciekawa informacja, czyli premiera jednej z bardziej oczekiwanych gier przeze mnie, czyli Darksiders 2, już w czerwcu. Trochę trzeba czekać, ale dobrze, damy radę, dużo gier po drodze, między innymi Mass Effect 3, którego demo mi się bardzo spodobało i zacząłem znowu wierzyć w tą produkcję na nowo z pełną siłą. Także mamy w czasie Darksidersów. Mamy też Metal Gear Offline, czyli kolejną grę na PlayStation Network, która traci swój support, wsparcie do trybów online'owych i zostaje wyłączona. Przyznam szczerze, że w tą grę dużo nie gram, jakoś też za bardzo nie widziałem sensu i też nie wydaje mi się, być może niesłusznie, ale nie wydaje mi się, żeby była ona w Polsce jakoś strasznie popularna. Także smutku dużego wśród nas nie ma. I tylko dalej mam taką wątpliwość, że o ile Microsoft żadnych gier swoich sieciowych nie wyłącza, tyle Sony raz na jakiś czas nas informuje, że pewne jej właśnie produkcje przestają wspierać sobie multiplayer. To samo generalnie też robi Electronic Arts, ale mówię, że jakby platformowo to u Microsoftu te rzeczy się nie dzieją zwykle. Dobrze. Co my dalej? Patrzę na stronę. Patrzę. Co ja patrzę? Patrzę, tak, Kasia, że patrzę. I czy to jest tłusty czwartek, tak? Czy jest co ja połączę? Już jakiś mem powstał taki. Mam nadzieję, że ktoś takiego mema co ja połączę już zrobił. Tymczasem załadowałem się strona i patrzymy na kolejne rzeczy. Za darmo Call of Duty Modern Warfare 3 na Steamie w weekend. Nie będzie też sequela Twisted Metal, za to będzie film. Trochę trudno, znaczy się dziwić, że będzie sequel, gdyż David Jaffe, twórca, odszedł z kolejnej firmy. Jak tak patrzę na historię tego dość wygadanego i elokwentnego dewelopera, tak widzimy, że on tworzy jedną grę, zakłada nowe studio, odchodzi. Także cóż, no nie będzie, gdyż prawdopodobnie coś z EA Play być może stanie się dziwnego. Mamy też odpowiedź na pytanie, jak to jest z tymi tłumaczeniami gier. Jakiś czas temu ktoś na forum zapytał się, w jaki sposób odróżnić, czy dowiedzieć się, czy kupiona na zachodzie gra będzie miała polską wersję językową, czy nie. Zapytaliśmy studio lokacyjne QLOG, jak do tego problemu podejść, jak to rozpoznać. Macie dosyć kompetentną i długą odpowiedź o tym, jak to wygląda na stronie, jak to rozpoznać, które gry, których wydawców i dystrybutorów będą takie wersje miały. Zapraszamy na forum, jest link ze strony głównej. Mamy też
Taki bardzo ciekawy tekst Tomka Kutery o tym, jak powinno się nauczać historii. Jest gra, która opowiada trochę o niewolnictwie, trochę o historii Ameryki i jest w bardzo przyjemny i miły sposób pokazane właśnie te trudne dosyć tematy. I tak udowadnia, że za pomocą gier te rzeczy da się zrobić. To nie jest tylko tak, że te gry są brutalne, głupie i tak dalej. Jeżeli szukacie przykładów, jak gry mogą pomagać i być tymi good guysami w naszym życiu, to właśnie to jest tekst, który nam to pokazuje. Stała się rzecz niesamowita. Po wielu latach magia się wydarzyła i w Resident Evil 6 będzie można chodzić i strzelać naraz. Nie wierzyłem, że kiedykolwiek to się wydarzy, ale i w wersji na 3DS-a, o ile oczywiście macie przystawkę z drugim analogiem i w najnowszej wersji, ta magiczna umiejętność będzie bohaterowi przekazana. Witamy w XX wieku, bo część gier już XX wieku to potrafiła. Mam nadzieję, że to pomoże tej serii, a nie zaszkodzi, bo co jak co, ale była to dość archaiczna mechanika, która mi się do końca nigdy nie podobała, chyba że w trybie kooperacji, no ale wtedy jakby wady mechaniki zwiększały zagrożenia i powodowały większą współpracę graczy, co akurat w tym trybie kooperacji było fajne i pożądane. Resident Evil 6, kooperacja, chodzenie, strzelanie, super. Pracownicy. Zaczął się sezon transferów, sezon ogłoszenia pracy. Wszystkie większe studia deweloperskie w Polsce szukają całkiem sporej ilości pracowników, szukają konceptartystów, szukają level designerów. Także jeżeli czujecie się w tym dobrze, jeżeli chcecie zmienić pracę albo szukacie zatrudnienia, czy wejście do branży, to być może jest dobry czas, żeby zakładkę kariery na stronach tychże studiów odwiedzić, zobaczyć, sprawdzić, kogo szukają. Być może to będziecie właśnie wy. Wraca Karateka na Xboxa 360 i PS3. Grałem w tą grę na IBM-ie XT, który był złożony ze znalezionych komponentów na śmietniku w Singapurze. Miał dwie stacje dyskietek 360 kB, DOSa 30, jeżeli się nie mylę, monitor Amber, czyli taki jeszcze bardzo właśnie taki bursztynowy. Całość mieściła się w tymże monitorze, tego płyta główna trochę wystawała, ale dało się przepalić lutownicą obudowę, także to wszystko do się pasowało. I tam właśnie grałem w karatekę. I jej, ile tam było spędzonego czasu nad tą grą, jak również tym tragicznym zakończeniem, kiedy weszło się do porwanej chyba królewny, czy jakiejś tam generalnie kobiety w postawie bojowej. To się kończyło źle, o czym się dowiedziałem w dosyć brutalny sposób, potem już tego błędu nie popełniłem. Ta gra wraca, duży sentyment, więc pewnie się skuszę i kupię. Ale to nie wszystko, mamy jeszcze podcast, nagraliśmy go 2 dni temu, w końcu się udało go wypuścić. W naszym podcaście jako gość wystąpił Błażej Krakowiak z Techlandu, gdzie mówimy dużo o Andrzeju Sapkowskim, mówimy trochę o sequelach, mówimy trochę o Kickstarterze, o Timie Schaferze, o przygodówkach. Mówimy oczywiście o Akademii Twórców Gier Techlandu, bo jak żeby tej okazji nie wykorzystać, żeby podpytać właśnie pomysłodawców i autorów tego kursu. Mamy też specjalny materiał wideo, który nakręciliśmy w Techlandzie, który o tej inicjatywie nam mówi, ale to nie wszystko. W Techlandzie jeszcze nakręciliśmy parę innych rzeczy, także prawdopodobnie jutro pokaże się nasza sonda uliczna i opowieści o testowaniu gier, czyli jak się mają wyobrażenia naszego narodu, jego obywateli, których dorwaliśmy na ulicy, którzy nie bali się nam odpowiedzieć na ten temat, na parę prostych pytań, versus prawdziwa opowieść ludzi, którzy testują, byli testerami, bądź też tych testerów nadzorowali. To się prawdopodobnie pojawi jutro, o ile wszystko się ułoży i Cthulhu będzie łaskawy. Wieczorem też zapraszamy do poczytania bardzo spóźnionego klimatyzatora z Assassin's Creed Revelation. Wiemy, że gra wyszła jakiś czas temu, ale jeżeli ktoś jeszcze nie grał albo chce zobaczyć, co po zagraniu powinien poczytać, żeby stać w klimacie, czego posłuchać, to ten tekst powinien się pojawić dzisiaj wieczorem. Tymczasem to wszystko. Piotr Nyp, Polygamia.pl, samotnie na placu boju w redakcji, reszta osób w ciepłych domkach grzeje się. My tu walczymy w sposób hardkorowy. Cześć, powodzenia.